Jak to oceniasz, pani, na naszej scenie politycznej? Mnóstwo kobiet jest w tej chwili, to nie tylko na tych najwyższych szczeblach, ale także i w Sejmie. Czy te panie się czymś wyróżniają, czy być może powinny się jakoś zacząć wyróżniać? Ja nie wiem, czy polityka i rozmowa o polityce to jest teraz dobry temat, więc ja zamilknę. Jest tam, tylko powiem tyle, że jest tam czasem kolorowo, a czasem tak bardzo po księgowemu, ale też ten dress code rządzi się swoimi prawami, więc wprowadzanie jakichś drastycznych zmian kolorystycznych, czy form, koncepcji jest dosyć ryzykowne. No, warto, żeby mieć jakiś kierunek, tak, i nim podążać, na przykład kolorowe żakiety. Tak jest. A jeżeli chodzi o kolor włosów naszej pani prezydentowej i córki pana prezydenta, ten blond im pasuje, czy być może powinny troszkę poeksperymentować? Nie, blond im pasuje, natomiast ja bym się zastanowiła nieco nad fryzurą, kształtem może cięcia u pani prezydentowej, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Brakuje mi takiej chyba nowoczesności w tym wszystkim, ja bym czegoś tam dodała, tak, żeby było bardziej nonszalancko. Dla mnie to jest zapięte na ostatni guzik. Wiadomo, że ten dress code wymaga takiego zapięcia, ale jednak przy okazji fryzury możemy sobie pozwolić na jakiś taki wiatr.